W dzisiejszym odcinku postanowiłem użyć zespołu pierwszej jedenastki na liście transferowej. I oto jest zespół, który ja wylosowałem, oczywiście zaraz go sobie poukładam. Parę dobrych kart, takie jak Candreva czy Magidi, Correa, to są naprawdę genialni zawodnicy i mam nadzieję, że pomogą mi wygrać to spotkanie. Oczywiście tak wygląda finalnie. A ja, moi drodzy, jeżeli potrzebujecie końców, zapraszam was serdecznie do magiccoins.pl. Z kodem Jacko macie 5% więcej końców. No i do meczu! Cześć, witajcie z tej strony Jacko, witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Fantasy Challenge na moim kanale. Dzisiaj przeciwko gram Vibe. Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że będzie ciekawy i udany odcinek, i że pokonam Vibe jakoś tak parę, nie wiem, 4-6-0 jakoś, nie wiem. Dobra. Koniec tego gadania, przejdziemy do meczyku, tam się wszystko wyjaśni. Dobra, jakie masz stroje? W ogóle jaki skład dzisiaj, powiedz mi, jaki skład? A zero z grania, tylko takie dosyć ciekawe pokombinowane. Skład zero z grania. Ej, ale masz bramkarza. Jeszcze nie miałem sytuacji ani raz, znaczy w poprzednim też miałem bramkarza. To rzadko się zdarza, że tam nie ma bramkarza, naprawdę. Ale ja nie miałem. Tu masz środkowy obrońca na bramce. Ile ma wzrostu tamten gościu? Ten środkowy obrońca? A 1,93 spokojnie. Ajajaj, czyli dobrze wybrany. No to zobaczymy, kto będzie miał handicap większy. O Boże, ostatnio jak grałem brązami, to stary. Taki był handicap, jakich mało. Tak? No. Tempo stracił i już go tutaj skreśla. W gwiazdkowcu to wiesz, dość ważne. Dobra, do... O kurde! 4-4-4 i w piątej minucie 1-0. Korea, no proszę. Okay, to mnie zaskoczył. Dobra. Ale mam delikatne wrażenie, że handicap tym razem jest po mojej stronie delikatnie. Tak, minimalnie. To się przekonamy. W sumie, tak już nawiasem mówiąc, to jak kiedyś wyglądało nasze spotkanie. VA, wow. Nie. Handicap istnieje, potwierdzone info. Po prostu grało się tak fatalnie, że nic nie mogłem zrobić. Marcelo to... O Boże, jak to wygląda, to jest patologiczny strzał. Pięknie, pięknie wszystko, dobra. Tutaj chyba... Tak, dobry jest. Boże! Aj, jak to denerwuje! Szkoda! Wcześniej było gwizdane wszystko, teraz jest bardzo mało gwizdane. Tak, znaczy akurat w polu karnym to jest na plus. Nie. To jest tak, na w polu plus. Karnym tak, ale nieraz mi się zdarza to przed polem karnym. Rzeczy, które powinny być bez problemu odgwizdane. Marcelo, odpuść! No! Nie! Jest! Tak jest! Wybite! Nie! Kto tam jest? Candreva! Wow. Nie, wierzę! Kolejny słupek! Bardzo dobrze, szczęścia się wyrównują. Koniec. Dobra, 1-0. Kurde! No i strzały z jednej i z drugiej strony, kurczę, tutaj. Co tu się działo? Bardzo wyrównane spotkanie. No, dokładnie. To jest w końcu Marcelo. Nie! Co to za bramka była teraz? Co tu? Dobra, 52. Candreva ma strzały, ale bez przesady. Ale ładnie to zawinął, o mój Boże, takiego strzału jeszcze w życiu nie widziałem. Co to było teraz? Pokaż to. Slow motion chcę, slow motion. No i co robi mój bramkarz? Ej, w jaką stronę to się kręciło? Ja to muszę potem na powtórkach zobaczyć. Ja wiem, co robił mój bramkarz. Znaczy, co chyba nie robił. Wiedziałem, że to zrobisz. Gündogan i to jest bramka, 2-1. Gündo, tak jest, wreszcie coś. Tego się nie spodziewałem. No ale dobra, 2-1 i mecz się robi coraz ciekawszy. Chyba normalnie zamiast Boatenga na mnie schodu poleci. Uwaga. I 3-1, ależ to podkręcił Candreva. Bramkarz coś tam się spisał, ale nie wystarczająco. Spisał. Ale ładnie leciało, popatrz, widziałeś? Z tej perspektywy to nie widać. On się spisał, ale chyba na straty, wiesz? Mówisz, że Quixel będzie? No. Nie no, mamy najwyraźniej do czynienia z takimi klubowymi mistrzostwami w ping-pongu w tym spotkaniu. Oni się starają, naprawdę. Oni chcą, ale oni chcą. Po prostu nie potrafią. To jest centrum ochrony mojego bramkarza. No nie ma znaczenia, bo... Jezu, ja myślałem, że to mu przejdzie przez ręce i po prostu wpadnie do bramki. Patrz, co on robi! Patrz, co się dzieje! Ej, co jest? Czekaj! Nie, dobra, gramy. Ej, Jacko! Padłem! Teraz nie żyję! I on stoi jak słup tam! Nie wierzę w to, co się dzieje. Czekaj, on tam jest? Nadal stoi? Kuźwa, nie mogę! Nie wierzę, nie, to się nie dzieje naprawdę. Patrzcie. On się obraził, on stary strike. Ja na niego przełączyłem.
Patrz! Jeszcze czerwona kartka, patrzcie. Ty, przełączyłem na niego i mogłem coś zrobić. To był Danilo. Obudziłem go w ślizgiem. Ej, wywołałem go jak jakieś, nie, jakiegoś wierzę. Pokemona czy coś. Nie, jak ja się poddaję. Ja się poddaję. Po prostu prawie się popłakałem na meczu. Nie ze szczęścia, nie z żalu, a po prostu z sytuacji, która tam wyniknęła. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dzięki ci wielkie Wibe za to, że mogłem rozegrać z tobą mecz. Dzięki, dzięki. Danilo również ci dziękuję. Danilo również dziękuję. Oczywiście, to było pierwsze spotkanie rewanżu Wibe, więc lećcie do niego, oglądajcie, zostawcie subskrypcję i oglądajcie dalej oczywiście fantasy na naszych kanałach, a my idziemy rozmawiać na temat Danilo, bo znaczy raczej to Wibe powinien zrobić, bo to jego właśnie zawodnik przestał go słuchać na boisku. Dokładnie, po prostu zdębiał. Dokładnie, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!